Zdjęcia, które pokażemy, zostały wykonane w sali VIP w trakcie meczu żużlowego na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Pokazują one właściciela firmy, która jest dominującym graczem w branży śmieciowej na Dolnym Śląsku. Rozmawia on z człowiekiem, w przeszłości zarządzającym nielegalnym wysypiskiem, które w spektakularny sposób spłonęło. Kolejna fotografia to układ gości przy stoliku śmieciowego giganta. Znalazło się przy nim miejsce dla radcy prawnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Dotarły do mnie materiały pochodzące z jakiejś formy inwigilowania firmy Hemeco i jej powiązań, między innymi z osobą, która zarządzała nielegalnym składowiskiem śmieci przy ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu, z panem Pawłem. Tam, gdzie był pożar? Tak. Kto i dlaczego zrobił te zdjęcia? Jak wygląda wojna w branży śmieciowej? Kto odpowiada za największy we Wrocławiu pożar odpadów? Ktoś podpalił sobie hałdę śmieci za 5 milionów i od 5 lat chodzi. Co mu policja zrobiła? Co mu zrobili, że on chodzi na wolność? Ludzie, którzy zrozumieli, że władza chroni wielkie biznesy, a nie występuje w ich obronie. My mamy być po prostu śmietniskiem Europy, a my się na to nie zgadzamy. My temu mówimy stanowczo nie. Dlaczego państwowa instytucja ukrywa nazwy firm śmieciowych w urzędowych dokumentach? Urząd powołany do tego, żeby to kontrolować, nazywa się WIOŚ, tak? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, tak? My mamy troszeczkę inne wytłumaczenie. My ten skrót troszeczkę inaczej rozumiemy. To jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śmietnisk. Jeśli ktoś miał nielegalne składowisko i jeśli ktoś na śmieci to podpalił, to normalne, że nie był właścicielem i nigdy w życiu nikomu nic nie odda. Ktoś podpalił sobie hałdę śmieci za 5 milionów i od 5 lat chodzi. Co mu policja zrobiła? Co mu zrobili? Przecież on chodzi na wolności. To tylko pionkiem, że... O nielegalnym wysypisku przed pożarem wiedziała policja i prokuratura. Co więcej, według Marcina Rybaka, policjanci mieli obserwować teren. Kilka tygodni przed pożarem na Szczecińskiej pojawiają się funkcjonariusze Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rozmawiają z osobą zarządzającą halą, która tam jest niedaleko tego składowiska, prosząc o umożliwienie im zamontowania kamery na dachu. Z moich informacji wynika, że te kamery zostały zdemontowane 3 dni przed podpaleniem składowiska. Nie udało się tego potwierdzić oficjalnie. Policja informuje, że na temat działań operacyjnych jakichkolwiek wypowiedzi oficjalnych nie będzie. Nielegalnie funkcjonujące składowisko było kilkakrotnie kontrolowane przed pożarem. To zdjęcia zrobione przez urzędników wrocławskiego magistratu. To z kolei wykonane przez inspekcję środowiskową. To, że Wrocław ma problem ze znikającymi z oficjalnego systemu śmieciami, zauważył Marcin Hełkowski, ekspert rynku odpadowego. Analizując gospodarkę odpadami w dużych miastach w Polsce, muszę powiedzieć, że we Wrocławiu w ciągu ostatnich kilku lat jakoś nie domykają się te schematy przepływu odpadów. Znaczna część odpadów po prostu, to co wynika ze sprawozdań gminnych, jest jakoś w sposób nieokreślony, wypływa z systemu gminnego. Co to oznacza? Znika? Znika. O jakim wszędzie wielkości mówimy tych znikających odpadów komunalnych w samym Wrocławiu? Rzędu 100-120 tysięcy ton rocznie. Tu rękę myję, bo tutaj, jakby ktoś coś chciał udowodnić, to by to udowodnił dawno, tak? Jak tu przyjeżdżała policja i to wszystko tutaj było i odjeżdżali? No ludzie, a to co się dzieje we Wrocławiu ze śmieciami, to się dzieje. Każdy ma to w dupie.